Także w tych warszawskich klimatach dzisiaj Państwo zobaczą, jakie mamy tutaj przepiękne wizje Pałacu Kultury Stalina i Lenina z tej strony przy sali kongresowej, gdzie, proszę Państwa, jest też informacja turystyczna. Jak Państwo myślą, dlaczego prawosławnych z Anglo-Ameryki Białystok tu nigdy nie ma? Jakoś tak były czasy, proszę Państwa, ponieważ mamy tutaj ten centralny, to znaczy, że blisko. To znaczy, że taki kuty, jakby można było powiedzieć, Ameryki, ale to przecież Polska, katolicka Polska, a sugerują, że ktoś, proszę Państwa, do tej Polski z Anglo-Ameryki Białystok mógłby jeszcze przyjeżdżać, a prawosławne moje koleżanki przyjeżdżały, proszę Państwa, ja przyjeżdżałam tutaj swego czasu, bardzo często, nawet był taki moment, takie pół roku, że codziennie przyjeżdżałam, proszę Państwa. Warszawa, Anglo-Ameryka, Białystok. No wtedy, kiedy do cerkwi mi się chodziło, tam chętnie. A teraz Państwo zobaczą, jak tu jesteśmy w katolickiej Polsce, a i nie ma tych prawosławnych, nie ma śladu prawosławia. Cerkiew aleksandrowska, ja Państwo się przyjrzą dokładnie. Cerkiew na Placu Saskim zburzona, zniszczona. Nie ma tej takiej gościnności dla prawosławia. Tutaj widziałam Francuzów, dzisiaj też w tej informacji turystycznej, w centrum informacji turystycznej. Ale Państwo zobaczą, jak Państwo myślą, dlaczego u Francuzów nie ma dużo, czy wielu świadków Jehowy? Dlaczego u Francuzów cerkiew prawosławna też tak jakby nie istnieje? Dlatego, że oni są bardzo zajęci biznesem, dorabianiem się, zarabianiem pieniędzy i ich sprawy duchowe nie interesują. Państwo znacie tematy miłości francuskiej, ale też Jan Witek mi opowiada, proszę Państwa, o tym, że wszelcy homoseksualiści w internecie reklamują się nie nago, ale w bardzo bogatych skórach, że tam są bardzo bogaci ludzie. No to czyli, że Państwo widzą, że jeżeli są bogaci, to już ani prawosławie tam, ani świadkowie tam, ani ewangelicy. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o gender, no to są to te miejsca, gdzie one najpierw wejdą, czyli jeżeli Francuzów tutaj witamy, proszę Państwa, widzimy w informacji turystycznej, no to są to najczęściej albo ateiści, no czyli, że Polacy to mówią to bardzo prosto, że są to ludzie bezbożni i niewartościowi, czy mniej wartościowi, no to przecież oni doprowadzają do rozkładu religijno-politycznego świata, świata kultury, świata nauki. Mam na myśli tutaj świat nauki, życia przecież też religijnego. To znacie Państwo, do czego teraz jezuici dochodzą, że też badają kosmos, proszę Państwa. Zajmują się tą tematyką, którą właściwie to się nie powinni zajmować, a jednak tak.